W tym filmie chciałem opowiedzieć o pewnym fascynującym związku między funkcjami trygonometrycznymi a funkcją wykładniczą. I ten związek nosi nazwę wzoru Eulera. I z niego wynika również pewna fascynująca tożsamość, zwana tożsamością Eulera. Więc tak, no w poprzednich filmach mówiliśmy o wzorze Maclaurena dla sinusa, kosinusa i funkcji wykładniczej. I tutaj te wzory są przypomniane, czyli stosujemy wzór Maclaurena, czyli rozwijamy sinus, kosinus i funkcję wykładniczą w szereg potęgowy. No i otrzymaliśmy, prawda, coś takiego, takie szeregi. No tu jest dalej, to znaczy, że te trzy kropki mówią o tym, że to możemy kontynuować. Tam jest jeszcze ta reszta, więc to nie będzie do końca precyzyjne, bo żeby znaleźć to rozwinięcie, to musielibyśmy jeszcze wykazać, że ta reszta tutaj dąży do zera. No ale tak jest, prawda? I to są prawdziwe rozwinięcia tych funkcji w szeregi potęgowe. No i teraz, jeżeli popatrzymy na te rozwinięcia, zwłaszcza jeżeli dodamy sinus i kosinus, no to zobaczmy, tak? Tu mamy tak, będziemy mieli 1, potem x, no to się zgadza. Potem x kwadrat przez 2 silnia, x do trzeciej przez 3 silnia mamy tutaj w rozwinięciu funkcji wykładniczej, a jak dodamy sinus do kosinusa, to mamy minus x kwadrat przez 2 silnia i minus x do trzeciej przez 3 silnia. Czyli jakby te wyrazy idą z przeciwnymi znakami. Potem dwa następne wyrazy tutaj, jak dodamy, to się zgadza. Potem jest minus, minus, znowuż są dwa wyrazy z przeciwnym znakiem i tak dalej. Więc tutaj te rozwinięcia sugerują pewien tajemny związek między funkcją wykładniczą a funkcjami trygonometrycznymi. I rzeczywiście taki związek istnieje. I żeby go zobaczyć, policzmy, co to jest e do potęgi i x, gdzie i, przypomnę, to jest jednostka urojona i, czyli to jest liczba zespolona, czyli pierwiastek z minus 1. Czyli i kwadrat, w związku z tym i kwadrat to jest minus 1. No, co to znaczy przy takiej zwykłej definicji, jak sobie wyobrażamy, że to jest funkcja wykładnicza, to jest podnoszenie liczby e do potęgi jakiejś tam, która jest argumentem, no to co to znaczy podnieść taką dziwną liczbę niewymierną jak e do potęgi urojonej, no to w ogóle trudno sobie wyobrazić. No ale jak mamy już to rozwinięcie, no to po prostu w tym rozwinięciu możemy wstawić w miejsce x i razy x. No to zobaczmy, co to będzie. Czyli 1 plus ix plus ix do kwadratu przez 2 silnia plus ix do trzeciej przez 3 silnia, może jeszcze kilka wyrazów, ix do czwartej przez 4 silnia plus ix do piątej przez 5 silnia plus i tak dalej. No oczywiście to i tak dalej to jest tutaj, ja nie będę tutaj precyzyjnie tego wykazywał, to jest tylko taka agitacja, powiedzmy, dlatego że no, tu mamy szereg złożony z liczb zespolonych. Wobec tego powstaje pytanie, no co to znaczy, że taki szereg jest zbieżny, gdzie on jest zbieżny i tak dalej, i tak dalej. Ja te wszystkie problemy tutaj pomijam. Tylko chcę jakoś zasygnalizować ten związek, pokazać ten związek na precyzyjny dowód, no to trzeba by jeszcze troszkę tutaj popracować. No więc tak, mamy tutaj ix do kwadratu, no to wiemy, to jest i kwadrat razy x kwadrat. No więc policzmy tutaj kolejne potęgi i jak wyglądają. Otóż wiemy, że, może tutaj sobie wypiszmy, prawda, i kwadrat to jest minus 1, no to i do trzeciej, no to jest minus, to jest i kwadrat, tak, razy i. Czyli to jest minus i do czwartej to jest i do drugiej razy i do drugiej, czyli minus 1 razy minus 1, czyli 1. No to wobec tego i do piątej to jest z powrotem i, tak? A i do szóstej to jest i do piątej razy i kwadrat, czyli minus 1. No to widzimy, że te potęgi i się nam zaczynają powtarzać. No i teraz możemy tu wpisywać. Czyli to jest 1 plus ix i kwadrat, czyli minus x kwadrat przez 2 silnia. I do trzeciej to jest minus, czyli minus ix do trzeciej przez 3 silnia. I potem jest i do czwartej, czyli plus x do czwartej przez 4 silnia. Potem jest i do piątej, czyli plus i x do piątej przez 5 silnia i do szóstej, czyli minus x do szóstej przez 6 silnia. No i jeszcze i do siódmej może napiszmy.
No i do siódmej to jest to samo, co i do trzeciej, prawda? Bo i do czwartej to jest 1, no czyli to jest minus i. Czyli to jest minus i x do siódmej przez 7 silnia plus i tak dalej. No i widzimy, że co dostaliśmy? No dostaliśmy takie człony, mniej więcej co drugi człon w tym szeregu to jest rzeczywisty. Może podkreślmy człony rzeczywiste. 1, x kwadrat, x do czwartej, x do szóstej. Czyli wyrazy parzyste to są rzeczywiste, natomiast wyrazy nieparzyste no są czysto urojone, prawda? Tu mamy ix, ix do trzeciej przez 3 silnia minus, potem jest ix do piątej przez 5 silnia i tak dalej. No to może zapiszmy teraz ten szereg, załóżmy, że tak wolno zrobić, rzeczywiście tak wolno, jako oddzielnie zapiszmy szereg wyrazów parzystych, rzeczywistych i oddzielnie szereg wyrazów nieparzystych. I już tutaj się powinno wam coś kojarzyć. Może wrócę tutaj, zobaczmy. Czyli to będzie równa się. Może wyrazy parzyste będę pisał na żółto, tak? Czyli mamy 1, prawda? Potem jest minus x kwadrat przez 2 silnia. To jest to. Potem jest następny wyraz parzysty plus x do czwartej przez 4 silnia i minus x do szóstej przez 6 silnia. No i potem będzie co? Plus x do ósmej przez 8 silnia i tak dalej. Może dostawię tutaj i wezmę to w nawias. I oddzielnie mamy wyrazy z i. To z każdego mogę wyłączyć i, prawda? Przy każdym wyrazie nieparzystym on jest i razy pewien wyraz rzeczywisty. Czyli może to i sobie wyłączę tutaj, otworzę nawias i co mamy? No i razy x. No to jak wyłączę i, to mi zostanie samo x. Potem jest tutaj minus x do trzeciej przez 3 silnia. Następnie jest tu i to ze znakiem jest plus. Plus i wyłączone zostaje mi x do piątej przez 5 silnia. Minus x do siódmej przez 7 silnia plus i tak dalej. No i teraz popatrzmy, prawda? To ten szereg, który mamy tutaj, szereg złożony z wyrazów parzystych, to jest dokładnie ten szereg, który występuje w rozwinięciu cosinus x. Natomiast ten szereg tutaj, pomarańczowy szereg wyrazów nieparzystych po wyłączeniu i, to jest dokładnie szereg, który jest rozwinięciem sinusa. Czyli tutaj te rachunki sugerują, jak mówiłem, nie jest to pełny dowód, ale dosyć mocna sugestia, równa się, że to jest cosinus x plus i razy sinus x. Prawda? Czyli dostaliśmy związek między funkcją, wartością funkcji wykładniczej od argumentu czysto urojonego, a funkcjami trygonometrycznymi argumentu rzeczywistego. Może wypiszę ten wzór jeszcze raz, żeby on sobie tutaj zaistniał oddzielnie, prawda? Wartość funkcji wykładniczej w punkcie ix równa się cosinus x plus i razy sinus x. I to jest właśnie wzór Eulera, który łączy funkcję wykładniczą z funkcjami trygonometrycznymi. Prawda? Wzór Eulera. No, Euler był szwajcarskim matematykiem żyjącym w XVIII wieku. Prawda? Czyli to jest właśnie ten związek. No więc widać, że tutaj jest, prawda, jest to bardzo zastanawiające, bo te funkcje, funkcja wykładnicza i funkcje trygonometryczne są zdefiniowane w zupełnie inny sposób. Prawda? No wiadomo, tu jest trójkąt prostokątny i tak dalej, i tak dalej. No tu wprawdzie jest ukryta gdzieś długość łuku, dlatego że to jest związek x, to jest miara łukowa kąta. Wiadomo, że żeby powiedzieć, co to jest kąt w mierze łukowej, trzeba umieć mierzyć długość łuku. Więc tutaj w tych definicjach
jest ukryta zdolność mierzenia długości łuku okręgu. Natomiast to jest zdefiniowane, jak to jest zdefiniowane? Oczywiście przez ten szereg. No ale pierwotnie funkcja wykładnicza jest zdefiniowana również w zupełnie inny sposób, który wydaje się w ogóle niezwiązany z funkcjami trygonometrycznymi. Jeszcze można popatrzeć, że w gruncie rzeczy ten wzór umożliwia nam definicję funkcji trygonometrycznych poprzez funkcję wykładniczą. Na przykład, jeżeli ja zamiast ix wstawię minus, zamiast x w tej formule, to jest formuła, która zachodzi dla każdej liczby rzeczywistej x. Jeżeli ja w miejsce x wstawię, no a nawet dla każdej liczby zespolonej, prawda? Tutaj nie chcę mówić więcej, ale jeżeli ktoś wie, co to są liczby zespolone, to właściwie ten dowód, który jest tutaj przedstawiony, tej formuły, no, obowiązuje dla dowolnych liczb zespolonych. Czyli tak, jeżeli teraz w miejsce x wstawię minus x, czyli mam e do minus ix, to co dostanę? No, dostanę cosinus minus x plus i razy sinus minus x. No ale my wiemy, że ta funkcja cosinus jest funkcją parzystą, a sinus jest funkcją nieparzystą. Czyli cosinus minus x to jest cosinus x. No i tu jest minus i, prawda? Minus i sinus x. Prawda? No dobrze, to teraz jak ja dodam do siebie te dwa wzory, prawda? Dodam je stronami, to otrzymam po lewej stronie e do ix plus e do minus ix równa się, i co, tu mam i sinus x, a tu mam minus i sinus x, czyli te dwa człony mi się uproszczą i zostanie mi 2 cosinus x. Aha, czyli widzę, że cosinus x wyraża się przez wartość funkcji wykładniczej w punkcie ix i w punkcie minus ix. Podobnie, jeżeli odejmę od siebie stronami, czyli napiszę e do ix minus e do minus ix, to co? To tym razem, jak odejmuję tutaj, to redukuje mi się cosinus i zostanie mi i sinus x minus minus, czyli plus i sinus x, czyli 2 i sinus x. 2 i sinus x. No i dzieląc przez 2i tutaj otrzymuję wyrażenie na sinus x jako, no, poprzez wartość funkcji wykładniczej. Czyli jeżeli wiem, co to jest funkcja wykładnicza od argumentu zespolonego, to funkcje sinus i cosinus, no właściwie mogę zdefiniować jako pewne kombinacje funkcji wykładniczych. No ale oczywiście na początku te rzeczy są zdefiniowane w zupełnie inny sposób, jak mówiłem, i to jest właśnie ta zaskakująca tożsamość. Teraz podstawmy do tej tożsamości x równe pi. Może podstawmy tutaj do tej formuły x równe pi. No to co my dostaniemy? Dostaniemy tak. E do potęgi mówię, prawda? Chociaż to nie jest dokładnie e do potęgi i pi, równa się cosinus pi. Cosinus pi to jest minus 1. No a sinus pi to jest 0. Czyli może to przepiszę jeszcze inaczej, w taki bardziej spektakularny sposób, mianowicie e do potęgi i razy pi dodać 1 równa się 0. Z kolei to równanie, no, które wynika z tego związku, nazywa się tożsamością Eulera. To jest zadziwiający zupełnie związek pomiędzy obiektami, które pochodzą z zupełnie innych, jak gdyby, światów. W zupełnie inny sposób są na początku wprowadzane. No więc oczywiście tu mamy takie, można powiedzieć, że ta tożsamość łączy 5 najważniejszych liczb w matematyce, prawda? Tak to czasem się mówi. No mamy oczywiście dwie bardzo ważne liczby, 0 i 1, prawda? Te liczby, no, są fundamentalne, prawda? 0 to jest taka szczególna liczba,
że jak ją dodamy do innej, to oczywiście nie zmienia. 1 to jest też element neutralny mnożenia i element neutralny dodawania. To są 0 i 1. No, potem mamy liczbę i, prawda? Czyli pierwiastek z minus 1, liczbę zespoloną, również bardzo tajemniczą, można powiedzieć. I potem mamy dwie niezwykle ważne liczby w analizie, w całej matematyce, w geometrii, liczbę e i liczbę pi. No, liczba pi, one pojawiają się w zupełnie jakby inny sposób. No, liczba pi to wiadomo, to jest stosunek połowy długości okręgu do jego promienia, tak? Czyli wiemy, że długość łuku okręgu to jest, tak jak mamy obwód okręgu o promieniu r, to ten obwód to jest l, to jest 2 pi razy r. Czyli pi to jest stosunek połowy długości okręgu do promienia. To jest pi. No tutaj się pi się bierze z geometrii, tutaj z tego. Natomiast e się pojawia zupełnie inaczej. No e się pojawia przynajmniej na dwa sposoby można liczbę e wprowadzić. Mianowicie e pojawia się w, no na przykład, jak zastanawiamy się nad procentem składanym i tak zwaną ciągłą kapitalizacją, w tym sensie to jest można jako granica ciągu takiego, to jest jedna z możliwych definicji liczby e, że to jest granica 1 plus 1 przez n do n tej i wtedy funkcję wykładniczą w ogóle można zdefiniować jako, to jest jedna z możliwych definicji, 1 plus x przez n do n tej. I to jest ta interpretacja, mówi, że to jest taki efektywna stopa procentowa przy ciągłej kapitalizacji, jakby to jest taka nominalna stopa procentowa i n-krotnie ją kapitalizujemy w ciągu roku. Czyli to jest no inna możliwa definicja liczby e, to jest jako funkcja wykładnicza jest odwrotna do logarytmu, a logarytm z kolei można zdefiniować jako pole pod hiperbolą, więc może jeszcze, prawda, warto sobie uświadomić, że jeżeli mam funkcję 1 przez x, no to w jedynce ona jest 1 i wtedy logarytm x, logarytm naturalny x, to jest pole pod tą hiperbolą, czyli całka od 1 do x, 1 przez t dt, tak? Czyli może 1 przez t, tutaj mam, t się nazywa zmienna, tu jest x, czyli logarytm x to jest pole pod hiperbolą, no i wtedy funkcja, to jest logarytm naturalny, funkcja wykładnicza jest jako odwrotna do logarytmu. Więc te definicje są na pozór zupełnie inne i ten tajemniczy wzór, prawda, łączy wszystkie te najważniejsze liczby. No również funkcja wykładnicza jest, to jest jedyna funkcja z dokładnością do takiej stałej, multiplikatywnej, której pochodna jest równa niej samej. Prawda? Czyli jeżeli chcę, to jest jedyna funkcja o takiej własności, że pochodna prim od x to jest f od x. No i wtedy takie równanie oczywiście nie wyznacza wartości funkcji, jeżeli zażyczymy sobie, żeby wartość w zerze było 1, to jedynym rozwiązaniem takiego równania różniczkowego z tym warunkiem początkowym jest funkcja wykładnicza. No i liczba pi, jak mówiłem, zupełnie inaczej zdefiniowana i ta tożsamość Eulera łącząca wszystkie te najważniejsze liczby w matematyce.